nie rozpatrywać tego na jakieś religie, cuda, nurty, etc. Bo może ktoś przyjść i powiedzieć, ja jestem niewierzący, nie ma problemu. Ale urodziłeś się tutaj i rozumiem, że możesz mieć w sercu też wyryte, że jesteś równy wobec prawa. To znaczy, że nie jesteś ani gorszy, ani lepszy od nikogo innego. I w tym momencie można zamknąć całe prawo naturalne i pozostawić tych wszystkich pożytecznych, niestety, idiotów dla drugiej strony, którzy tam się rozwlekają, piszą książki, cudują, rozkładają na czynniki pierwsze, uśmiechają się, a ty co, oni są elokwentni i mądrzy, a nic z tego konkretnego nie wynika. Więc teraz przechodząc do meritum, do konkretu, posługując się prawem tym właśnie stanowionym, tak, w granicach tego prawa i mimo to głowa mi totalnie spuchła pod tytułem składanie deklaracji, pisanie na czerwono, żywy człowiek, nieżywy, i najlepiej niech się krwią jeszcze podpisują, no wariactwo, literka C przy nazwisku, nie taka. Ludzie, to są nasze cechy niestety narodowe, te złe, to jest ambiwalentne, bo to też niesie pewien ciężar i powiedzmy wartościowych cech. To, że jesteśmy indywidualistami, to, że no, krytykantami, krytykujemy się, obgadujemy się. Każdy jest egocentrykiem najmądrzejszy na świecie. Zamknijmy to i szukajmy wspólnego, tego, co nas łączy, nie dzieli, tego, wykorzystujmy talenty. To zrobił pan Tadeusz Cichocki. Co jest najważniejsze? Wezwał ludzi, którzy są uzurpatorami, którzy są tak naprawdę okupantami. Nieważne, czy tam frakcji niemieckiej, żydowskiej, amerykańskiej, nieważne. Każdy z nich od 89 roku, oczywiście i wcześniej, ale przyjmijmy, że jakiś tam azymut czasowy, że od 89 roku tutaj bliżej nas wszyscy są nielegalni, bo on ich wezwał do wykazania legalności i teraz zagonił ich bronią, czyli tym prawem, które oni uważają za właściwe. Paragraf 61 Konstytucji obliguje przedstawicieli do wykazania dowodu, że rządzą rzeczywiście zgodnie, że mają po prostu mandat legalności, mandat społeczny. Więc on to zrobił sprytnie, wezwał ich. Oni oczywiście zgłupieli, dobrze wiedzieli, że nie mogą się tym wykazać. Potem stworzył w 2014 roku, najpierw ich tam wezwał gdzieś około 12, to nieważne te daty, 11-12, potem w 14 roku zrobił proklamację przejęcia władzy przez naród. To oczywiście brzmiało specjalnie, bo my nadal w tym paragrafie, czyli tej konstytucji, powtórzę się, paragrafu 4, my stanowimy władzę bezpośrednio. Pan Cichocki przeszedł do praktyki. W momencie, w którym proklamował przejęcie władzy przez naród, milczenie oznacza zgodę. To są stare prawa jeszcze rzymskie. Milczenie oznacza zgodę, czyli skoro nikt tego nie zdementował, a szczególnie ci uzurpatorzy, to znaczy, że jest to faktem i prawdą. Po czym powołał tak zwany dekret Cichockiego. I teraz kolejna rzecz, którą też warto rozkminić, rozłożyć na czynniki pierwsze. Ludzie sobie myślą, no i to jest to logiczne, tak? Z jakiej racji jakiś tam chłop powołuje sobie dekret, tak? To bo narobili nam tak w głowach, że jesteśmy tak przyzwyczajeni, że nie mamy tej władzy, mimo że mamy taki zapis, że uznajemy to za wariactwo. Nawet prawnicy, których znam, którzy są aktywistami, którzy walczą w cudzysłowie po dobrej stronie mocy, no wiesz, ja tego nie czuję, no bo on se sam tam jakiś dekret zrobił, bo to, bo tamto. Bo to już są ludzie, którym też niestety sprali mózgi, bo przeszli przez instytucję reżimową UMK, tak? Generalnie gdzieś tam kończyli studia i tam im pewne rzeczy już niestety zaszczepiono. W momencie, w którym człowiek, czyli naród, czyli w tym momencie pan Tadeusz Cichocki, jako zwierzchnik władzy, najważniejszy, najwyższa ranga w państwie to jest zwierzchnik władzy, to my jesteśmy, musimy to do cholery w końcu poczuć w sercach i zrozumieć też. No i teraz to przykładam na rozum, na logikę. Więc pan Tadeusz stwierdził, pan Tadeusz Cichocki, skoro wy uznaliście zgodą, milczeniem fakt, że my przejęliśmy tą władzę, tak? Wezwałem do wykazania legalności, nie potrafiliście tego zrobić, no to powołuje dekret. I teraz każdy z nas, kto czuje ten dekret i kto rozumie ten dekret, ważne, żeby to zapoznać się z tym. To są proste rzeczy, wbrew pozorom. One się komplikują w momencie, kiedy jesteśmy zablokowani z perspektywy nieczucia tak naprawdę tego, że jesteśmy podmiotem narodu, że mamy tą suwerenność wypisaną w sercach. To w tym momencie możemy się podłączyć, używając kolokwializmu, pod taki dekret i w momencie, w którym są jakieś sprawy sądowe, powinniśmy, mało tego, że mamy takie prawo, mamy wręcz obowiązek i niech to nie zabrzmi jakoś pompatycznie, ale wobec krwi naszych przodków, wobec przyszłości naszych dzieci i wnuków mamy obowiązek te rzeczy głosić. Teraz co to znaczy głosić? W zależności od sytuacji, każdy z nas indywidualnie. Zrobiony jest system specjalnie tak, żebyśmy my sobie wyobrażali, że jesteśmy za głupi, żebyśmy mogli nauczyć się podstawowych rzeczy, bądź się pamiętać. Przecież to mamy książeczkę typu Konstytucja, otwieramy, wszystko jest jasne. Teraz, ponieważ przetarł szlak pan Tadeusz Cichocki, to my nie musimy teraz ich sprawdzać, ich legalności, bo to już zostało sprawdzone, oni się nie wykazali. My możemy teraz się podłączyć i stawić zarzuty. Czyli dosłownie piszemy zarzuty. Nie jesteście legalni pod rygorem kodeksu karnego, znowu, mimo nielegalnego, ale pod rygorem kodeksu karnego, tak, zrobiliście zamach stanu i macie się wycofać, albo jeszcze dajemy im 2 tygodnie na to, żeby powiedzmy, no, macie 2 tygodnie, proszę bardzo, może coś się zmieniło, wykażcie tą legalność. W tym momencie mamy prawo unieważniać wyroki, w tym momencie mamy prawo nie płacić haraczy i kontrybucji w postaci podatków,
czy to podatek VAT od energii elektrycznej, czy od gazu, czy od wywozu śmieci, bo jest raport ryczałtowany, czy od wody, czy podatek nieruchomości. I teraz co jest ważne? Nie jest kolorowo, bo wszyscy by chcieli tak, fajnie, niech to działa, a daj nam jakieś gwarancje. Nie ma gwarancji żadnych. Ale nie ma już dzisiaj czasu, bo dzisiaj jest 15 po 12. Co jest ważne? Nie jest kolorowo, bo wszyscy by chcieli tak, fajnie, niech to działa, a daj nam jakieś gwarancje. Nie ma gwarancji żadnych. Ale nie ma już dzisiaj czasu, bo dzisiaj jest 15 po 12. Dzisiaj płacę za prąd 4800, płaciłam 1200. No, za chwilę nie wiem. Albo mówię o pani, która robi świetne zapiekanki. Nie kupuje jakiegoś tam świństwa mrożonego, tylko sama świeży towar kładzie, ludzie tam chodzą, ją wspierają. Dzisiaj ta zapiekanka kosztuje już 12 zł. Mówi, że mogła się utrzymać, dzisiaj by musiała kosztować 25. Więc albo podniosę taką cenę, albo zamykam interes. Wiadomo, że idzie w kierunku, żeby nas zaorać. I teraz my mamy swoimi postawami, indywidualnie. Nie liczyć na to, że od razu będzie sukces, że od razu tak, nie będziemy musieli tego VAT-u płacić. Nie. Warto się kopać w cudzysłowie z koniem, bo jeżeli nasza liczba wzrośnie, oni już wiedzą o tym, to już ludzie gdzieś tam działają, ale jeżeli będzie nas coraz więcej na tym polu, ludzie, którzy mogą, po prostu likwidują działalności gospodarcze, tak? Likwidowanie stowarzyszeń, fundacji. Ja sam działałem pod szyldem fundacji. W momencie, kiedy się już ocknąłem, powiedziałem mojemu koledze, który tą fundację miał na siebie, że mówię, słuchaj, to się robi coraz bardziej niebezpieczne, bo żeby psów przyrąbać, kim się zawsze znajdzie. Nie triumfuję, wykrakałem, on dzisiaj ma problemy, chcą go wsadzić do pudła, wymyślałem jakieś pierdoły, bo to no zawsze można się pod coś podczepić. Tam, gdzie można, dzisiaj trzeba wychodzić z systemu. Nawet jeżeli będzie ryzyko, że za chwilę przyjdzie ktoś z Urzędu Skarbowego i powie, hola, ja ci tu nie pozwalam na handlowanie, to w tym momencie składa mu się znowu zarzuty, że jesteś kolaborantem, czy tam władzą okupacyjną. Trzeba iść w tym kierunku, tylko mądrze, czyli nie słuchać niestety egocentryków, którzy tam kombinują i pokazują swoje mądrości, a ty co, oni są mądrzy, tam literka C przy nazwisku, na czerwono, deklaracja. Ja nie muszę udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Nie trzeba składać żadnych deklaracji indywidualnie. To też jest ważne, dementuję to, gdzie tam składa się do Urzędu Miasta, na komisariat, do Urzędu Skarbowego. To jest niepotrzebne. Dzisiaj człowiek przetarł szlak i my możemy się do tego podłączyć, możemy stawiać zarzuty i próbować, na ile jest to możliwe, odpinać się od płacenia nielegalnych karaczy kontrybucji, wychodzić naprzeciwko, kiedy powiedzmy są jakieś wyroki, to je po prostu unieważniać, które są oczywiście dla nas niekorzystne. W każdym przypadku inaczej, indywidualnie, jeżeli sędzia zacznie coś robić niesprawiedliwie, to mu przypomnieć, słuchaj, dzisiaj jeszcze siedzisz na tym miejscu, dzisiaj jeszcze siedzisz na tym miejscu, ale my się z tego rozliczymy prędzej czy później w przyszłości, więc jeżeli już siedzisz, nie ustępujesz, tak, to masz zrobić wszystko, żeby to było zgodne z interesem narodowym, czytaj, tego człowieka jak najbardziej sprawiedliwie, na tyle, ile możesz, tak? No bo też może ktoś powiedzieć, no zrobiłby się chaos, gdyby dzisiaj się wezwało, dobra, macie wszyscy teraz nagle ustąpić. Wszyscy by położyli nagle, nie ma policjantów, nie ma prokuratorów, nie ma sędziów. Nie wiem, to są zawsze gdybanki. Albo gdybanki pod tytułem, dobra, zaczniemy w taki sposób działać, stanie się to bardziej masowe, to oni nas przycisną. No czy potrzebujemy jeszcze większego przyciśnięcia niż to, które dzieje się teraz? No ja myślę, że już nie ma na to czasu, żeby się minimalnie wyedukować. I jeszcze raz się powtórzę. Sygnalizować na każdym stopniu. Jeżeli zatrzyma nas policjant, on będzie miły. To porozmawiać z nim, od razu się nie perzyć, nie atakować, ale powiedzieć mu, czy pan wie o tym, że pan działa nielegalnie. Co można już zrobić, w jaki sposób można już zadziałać, żeby to oni zaczęli się bać nas, a nie my ich. Co można już zrobić, w jaki sposób można już zadziałać, żeby to oni zaczęli się bać nas, a nie my ich. Po prostu. To pewne rzeczy strachem i różnego rodzaju działaniami też można posunąć do przodu. Czyli jeszcze raz, na dzień dzisiejszy. Prawo wyborcze zostało totalnie złamane, bo kartkę, którą to trzeba powtórzyć. Bo każdy mówi, ja to wiem, no ale co z tego, że to wiesz? Sam byłem w ruchu kontroli wyborów, w ruchu kontroli władzy. Wylądowałem przy komisjach, byłem w Sejmie, widziałem do samego końca, jak to wszystko wygląda. Na końcu pan ze starej nomenklatury komunistycznej naprawdę najprawdopodobniej dostaje kartkę od smutnego pana, który mówi, słuchaj, dziadu, proszę, to są twoje wybory, masz to wpisać. Przecież oni to prawdopodobnie nawet palą, nie trzymają tego, nie są w stanie wykazać mandatu, bo nie są w stanie pokazać ani policzyć. Nie może być tak, że ktoś głosuje, kreśli krzyżykiem, nie ma tam znaku wodnego, nie ma tam żadnego zabezpieczenia. Człowiek, który głosuje, powinien dostać taką kartkę zabezpieczoną odpowiednimi znakami, żeby tego nie można było podrabiać do domu. Druga powinna być złożona i każdy z nas powinien po latach, jeżeli ma dowody, powiedzieć halo, hola, coś mi tu nie gra, chciałbym to sprawdzić. No to jest sprytny szwindel, bo dzisiaj tego nie można sprawdzić. Skoro tego nie można sprawdzić, to znaczy, że nie ma mandatu społecznego. Jak nie ma mandatu społecznego, a przy okazji na załączonym obrazku każdy wie, że działają nie na interes narodowy, bo robią wszystko, tu by można było zrobić 100 nagrań po 100 godzin, w jaki sposób działają, żeby doprowadzić nas do bidy, jednej wielkiej bidy z nędzą, tak? No bo to w tym kierunku w tej chwili zmierza. Czyli na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, artykuł 4, 13, 23 i artykule 61 Konstytucji są zobligowani do tego, żeby wykazać dowód w postaci, że mają mandat. Tego mandatu nie mają. Jest człowiek, który już to zweryfikował.
i koniec rozkminiania nad prawem naturalnym, jakie to ono jest, żywy, nieżywy, tam powstały z martwych, nie z martwych. Skończmy z tymi dyrdymałami. Róbmy coś, co będzie przynosiło efekty praktyczne. Takim właśnie działaniem wspólnym, tworząc różnego rodzaju podziemie, czyli takie małe grupki, gdzie się spotykamy, robimy coś, działamy wspólnie, razem na podwórku, gdzie sobie ufamy po cichutku i tym sposobem pchając do przodu, musimy robić ten nacisk, bo inaczej nas zaorają. Za serce chwyta, jak powstała covidioza i ludzie zaczęli cytować właśnie ustawy, bronić się tymi paragrafami w stosunku do policjantów. Honorujemy przepisy te, które są zgodne z interesem narodowym, prawem naturalnym, czyli jeszcze raz, zamykając to prawo naturalne, to, że jesteśmy równi wobec prawa, że jesteśmy stworzeni na obraz podobieństwo boskie, to wystarczy nawet to, że po prostu jesteśmy równi wobec prawa, zgodnie ze sprawiedliwością społeczną. I to jest nasza broń, a nie rozkminianie, czy to jest prawo handlowe, czy to jest prawo morskie, czy rzeczne, czy jakieś tam, czy w zlewie. To jest bez sensu totalnie, bo to się wtedy tylko tak naprawdę robi wielką destrukcję i ludzie kompletnie wtedy już nic nie wiedzą i nic kompletnie z tego nie rozumieją. Na przykład czujecie już w sercu i wkurzacie się, jest w sądzie jakaś sytuacja. To dosłownie nawet mówicie do protokołu, albo składacie na piśmie i mówicie, że macie zarzut co do legalności, czyli wy wiecie, że bardzo mi przykro, tak, proszę pani, proszę pana, nie trzeba się nawet zwracać, wysoki sądzie ani sędzio, jest pan nielegalny, czyli w tym momencie jest pan okupantem, przedstawicielem okupacyjnej władzy. Pod rygorem kodeksu karnego wzywam do tego, żeby ustąpić, nie szarpać mnie, nie uznaję żadnych wyroków, oczywiście w momencie, kiedy one są niesprawiedliwe, ale daję 2 tygodnie, może coś się zmieniło do tego, żeby wykazał się pan czy pani legalnością. I podać tylko link do strony pana Tadeusza Cichockiego. Wystarczy, bo nie mają wsi obowiązek. W większości oni już wiedzą, co jest grane. Oczywiście mogą być tam też pożyteczni idioci i ludzie, którzy nie wiedzą, zwyczajnie. No to wtedy im się podaje link, proszę bardzo, proszę sprawdzić. Proszę sobie przejrzeć całą chronologię, zrobić retrospekcję. Przyszedł człowiek, wezwał władzę do wykazania legalności, zrobił proklamację, zrobił dekret. Nie odnieśliście się, dziękuję. Ja uważam, że to jest prawdą, czuję to w sercu, oprócz tego umiem to rozumnie wyartykułować. Dziękuję, do widzenia. I wtedy w zależności od działania tych sędziów, bo zaczynają ustępować, ja to wiem z autopsji, bo ja latam po sądach. Ci, którzy zaczynają ustępować, wszystko w porządku. Siedzą dalej, obserwujemy. Ci, którzy nie, no to trzeba zacząć przyjąć konkretne działania, to już wtedy mówię. Nie tutaj, nie przez słuchawkę, tak, ale trzeba iść już w tym kierunku. Po prostu na to już nadszedł czas.